tym odcinku przyjrzymy się bliżej Stowarzyszeniu Bratnia Pomoc, poznamy jej założenia programowe, czym różniła się od innych tego typu stowarzyszeń, jak również odsłonimy kolejne zarzewie konfliktu księdza Stojałowskiego z kardynałem Puzyną. W dziale regionalnym Wieńca i Pszczółki nr 17, który ukazał się 24 kwietnia 1910 roku, jako pierwszą informację odnajdujemy zapis o rozwoju stowarzyszeń Bratnia Pomoc. Celem ich jest krzewić prawdziwe cnoty, jakimi się odznaczali pierwsi chrześcijanie, to jest braterską miłością i wzajemną pomocą we wszystkich potrzebach ducha i ciała. Bratnie pomoce rozwijają się bardzo dobrze, mimo przeszkód ze strony władzy, mimo przeciwieństw, z jakimi się spotykają ze strony niektórych księdzów proboszczów, mimo oszczerstw i obłudy ze strony wrogich nam stronnictw. Bratnie pomoce dorabiają się ni z roli, ni z soli, ale z tego, co boli. To jest własnymi siłami, bez protekcji i poparcia możnych tego świata. Przy tej okazji redakcja uwypukla różnice, jakie są pomiędzy podobnymi bractwami, które mają zarówno socjaldemokraci, jak i partie związane instytucjonalnie z Kościołem katolickim. Różnią się od nich najpierw nazwą dlatego, aby się nie zdawało, że chcemy lub potrzebujemy naśladować socjalnych demokratów, którzy za swą specjalność i wynalazek uważają zawodowe towarzyszenia. Powtóre zaś i przede wszystkim różnią się nasze bratnie pomoce od stowarzyszeń wszystkich zawodowych duchem i zasadą. Stowarzyszenia zawodowe noszą w sobie myśl klasowej organizacji. To jest stowarzyszeń, które bronią interesów jednego pewnego zawodu w przeciwieństwie do interesów innych zawodów, czyli klas ludności. Nasze zaś stowarzyszenia są prawdziwie chrześcijańskie, bo wysuwają zasadę bratniej pomocy, choćby członkowie należeli do rozmaitych zawodów. Trzecia różnica bratnich pomocy polega na tym, że one się rządzą całkiem samorządnie i nie są obowiązane do opłacania ze swych dochodów żadnych datków niepodyktowanych bratnią miłością dla kogokolwiek. Na konferencji w Kozach reprezentowane były stowarzyszenia z Jaworzna, Dąbrowy, Chełmka, Komorowic, Mikuszowic, Bystrej, Witkowic, Bujakowa i Kus. W sumie 25 delegatów. Własny dach posiadają Bratnia Pomoc w Jaworznie, Kozach, Szczakowej i Wilkowicach. A do budowy w tym roku zabierają się bratniacy w Mikuszowicach i Dąbrowie. W konferencji wzięli również udział posłowie ksiądz Stojałowski i Maciej Fijak. Pozdrowienia przesłał poseł profesor Jan Zamorski. Po części oficjalnej doszło do poufnej narady, podczas której omówiono obszernie i dokładnie sposób, w jaki się bratnie pomoce mogą obronić przed nadmiernym opodatkowaniem przez CK urzędy podatkowe. W tym punkcie przemawiali ksiądz Stojałowski, Franciszek Ruda i Jan Kras z Komorowic. Czytając te słowa, chciałoby się powiedzieć, że unikanie nadmiernego opodatkowania to nasza narodowa tradycja. W dalszym ciągu wspomnianej konferencji obrady w grupach przeistoczyły się w wiec publiczny w ogrodzie, w którym uczestniczyło około 300 osób. Po długiej dyskusji zebrani przyjęli pierwszą rezolucję. Zgromadzeni włościanie i robotnicy w Kozach na wiecu publicznym w Bratniej Pomocy oświadczają i domagają się, by przy nadawaniu koncesji gospodnio-szynkarskich uwzględniano w najwyższej mierze podania gospod chrześcijańskich i by starostwa znanym pijawkom lichwiarskim koncesji nie udzielały. Przyjęto również drugą, w której czytamy. Nie możemy się również godzić na obrót sprawy założenia Banku Przemysłowego dla Galicji. Mianowicie potępiamy spółkę marszałkowską Badeniowską z niemiecko-żydowskim towarzystwem. Żądamy banku dla podniesienia i wytworzenia przemysłu rodzimego, krajowego, polskiego, a nie chcemy, by Niemcy i Żydzi zalali nasze polskie miasta i wioski filiami fabryk niemiecko-żydowskich. Domagamy się dalej w pierwszym rzędzie wydatniejszej pomocy dla rękodzieła i domowego przemysłu, a nie chcemy przemysłu kapitalistycznego obcego, który wyzyskuje i kraj, i lud, tak pracujący w przemyśle, jak i na roli. W dalszej części wiecu mówiono jeszcze o potrzebie utworzenia w Białej średniej i wyższej szkoły przemysłowej oraz sądu przemysłowego. I w tej sprawie przyjęto rezolucję. Równocześnie poinformowano zebranych, że posłowie stronnictwa księdza Stojałowskiego, widząc się w małej garstce w Radzie Państwa, przybliżyli się do posłów Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, utworzyli klub poselski pod nazwą Związku Narodowo-Ludowego, co nie oznacza ani zaprzedanie się Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego Wszechpolakom, ani zlanie się obu tych stronnictw w jeden związek polityczny. Przyczyny tego manewru politycznego gazeta tłumaczy następująco. Bo gdzie mieli nasi posłowie pójść? Czy do ludowców, sprzedawczyków, stańczykowskiej kliki?
czy do konserwy i klerykałów i pokłonić się swoim dawnym prześladowcom? Nie, myśmy musieli oglądnąć się za sojusznikami w polityce uczciwymi. Przez rok jeden patrzyliśmy na pracę posłów w kole polskim i stwierdzamy, że prawie zawsze przy wszelkich sprawach znachodziliśmy się razem z włościańskimi posłami narodowo-demokratycznymi. Poznaliśmy się bliżej i utworzyliśmy nasz Związek Narodowo-Ludowy. A sam ksiądz Stanisław Stojałowski również nie pozostawia złudzeń co do swoich wyborów i oświadcza. Hasło nasze stare, wszystko dla Chrystusa i Jego ludu, sprawiedliwością, prawdą i zgodą przyświecają nam w naszej mozolnej i ciężkiej pracy społecznej. Toteż bezczelnie kłamią ci wszyscy arcykatolicy spod sztandaru księcia Puzyny, żeśmy poszli w służbę żydowską. Nieprawdą jest również, jakoby narodowo-demokratyczni posłowie zasiadający w naszym Związku Narodowo-Ludowym nie byli dobrymi chrześcijanami. Są oni lepszymi i uczciwszymi od niejednego księdza dobrodzieja i całej redakcji Postępu i Głosu Narodu. 35 lat przeszło, szarpie książę Puzyna moją sławę. Ten katolicki biskup i kardynał nie słucha rozkazów papieża. Wszędzie w całej Galicji, a nawet w Rzymie, uczczą we mnie kapłana i sługę Chrystusowego. Tylko w diecezji krakowskiej, kniazia Puzyny, jestem wypędzony od ołtarza. Żalił się ksiądz Stojałowski. Po tej przemowie rozpoczęła się żywa dyskusja, a po niej zebranie zamknięto.